Dobra, zaczynamy? Zaczynamy. Trzecia odsłona, zaczynamy dokładnie. Jeszcze ktoś dołączył do nas oczywiście. Kapłan katolicki, zobaczcie. Jaki postawny, jaki kawał. Gdzie jesteśmy? W trzeciej odsłonie chcę wam zaprezentować synagogę w Kafarnaum. To jest nazywane miastem Jezusa. Tam zaraz za Marlenką jest w ogóle, która filmuje, jest dom świętego Piotra. A wiecie, co było w domie świętego Piotra? Jezus uzdrowił teściową świętego Piotra. A zobaczcie, są takie hipotezy, że przyczyną, dlaczego Piotr się zaparł Pana Jezusa, jest to, że uzdrowił jego teściową. Dzisiaj tak słyszeliśmy od naszego przewodnika, to nie nasza mądrość, żeby nie było. Ale w tym samym domu była też jedna sytuacja, która mocno gdzieś nam towarzyszy. Na ewangelizacjach zawsze robimy dynamikę w związku z tym fragmentem Ewangelii, który opisuje to wydarzenie właśnie, które miało miejsce w tym domu. A wiecie, czterech wariatów przyniosło paralityka, który został uzdrowiony i został mu na początku odpuszczone grzechy, a potem został uzdrowiony. No właśnie, ale go spuścili na linek przez dach i tam w ogóle odpuścił mu grzechy, on wstaje i ostra afera, co tu się dzieje? I faryzeusze nie mogli w ogóle znieść tego, co ten Jezus robi? A Jezus tu śmigał, naprawdę było ostro. Nie? A wszyscy wielbili Boga, mówiąc, nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. A w tym miejscu, dokładnie 2 metry pod nami, był na pewno Jezus. Tu jest synagoga, tam jest czarny kamień, na którym Jezus na pewno był, nauczał, uzdrawiał. W tym miejscu on uwalniał ludzi. Tutaj nauczał tutaj każdego właśnie dnia, tak? O, tutaj. Opętani byli też, nie? Tak. Tutaj tu gdzieś leżał ten opętany pewnie, tutaj jest środek synagogi, tak? Tam stała kobieta chyba chora na krwotok, tak? Gdzieś tam. A ta z garbem też tutaj była? Nie wiem, czy tutaj. Nie wiadomo. Ta garbata 13 lat też tutaj była. 18, sorry. 18, to z pochylona, tak wiecie. No. Pamiętacie ten fragment, mam nadzieję? Czytacie Pismo Święte? Czytacie. Słuchajcie, po co wam o tym mówimy? Bo w takim miejscu jak to było czytane Słowo Boże. I tutaj Jezus przychodził, by nauczać, by głosić Słowo, by głosić o Królestwie Niebieskim, by zapalać w ludziach pragnienie Królestwa Niebieskiego, by zapalać w ludziach pragnienie nieba. I my tutaj chcemy też w sobie te wzbudzić pragnienie i chcemy, żebyście wy w sobie wzbudzili też te pragnienie nieba. Właśnie z tego miejsca tutaj będziemy zachęcać was do tego, wzbudźcie te pragnienie w swoich sercach. Żeby tak się stało, prosimy tutaj kapłana naszego postawnego, ojca Łukasza, o błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie, jesteście posłani. Bogu niech będą dzięki. Także jesteście posłani, wariaty, lecimy. Trzymajcie się, pokój, dobro. Z Bogiem.